Dzień dobry Państwu, Jacek rozpoczynamy raport PCH24, czyli program, który w całości finansowany jest dzięki Państwa ofiarności. Przypominamy o możliwości wsparcia naszego kanału. Po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii Marszu dla Życia i Rodziny udział w tym wydarzeniu wziął urzędujący prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda dołączył do uczestników zmierzających w niedzielne południe ze stołecznego placu zamkowego do bazyliki pod wezwaniem Świętego Krzyża. Przy pięknej, słonecznej pogodzie obrońcy wartości stojących u podstaw społeczeństwa i narodu maszerowali w niedzielne południe krakowskim przedmieściem, manifestowali przywiązanie do rodziny i życia, atakowanych zaciekle przez piewców ideologii moralnego chaosu. Tym razem w gronie maszerujących znalazł się także prezydent Andrzej Duda. 15 już marsz, organizowany był w tym roku przez Centrum Życia i Rodziny pod hasłem Wspólnie Brońmy Rodziny. Rozpoczął się o godzinie 12 na stołecznym placu zamkowym. Po okolicznościowych przemówieniach. Prorodzinna manifestacja wyruszyła w kierunku kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża, gdzie o godzinie 13 rozpoczęła się msza święta w intencji uczestników. Swój udział w wydarzeniu wzięli także m.in. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak oraz ksiądz Dominik Chmielewski. Autentyczna miłość do Polski to miłość, która wymaga wysiłków, która kosztuje, za którą kryje się niekiedy konieczność rezygnacji z własnych partykularnych interesów. Bo przecież chodzi o Polskę, by została wierna swojej chrześcijańskiej tradycji, chrześcijańskiej spuściźnie, mówił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy świętej pontyfikalnej, która została odprawiona w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i męczennika w Krakowie-Dąbiu. W homilii arcybiskup stwierdził, że życie z Chrystusem i dla Chrystusa, a przez to dla drugiego człowieka, Człowieka. Spotyka się z paradoksami i trudnościami. Mówił o tym Chrystus w przypowieści o pracownikach winnicy, którzy spędzali w niej różną ilość godzin, ale dostali tę samą nagrodę. Jezus chce powiedzieć, że niektórzy muszą się trudzić i poświęcać, a inni mają życie łatwe, ale na mocy chrztu każdy chrześcijanin, podobnie jak pracownicy winnicy, winnicy umówił się o życie wieczne, dla którego warto się poświęcić. W tej perspektywie każda godzina i dzień życia są wielkim darem od Boga, za który należy nieustannie dziękować i prosić o łaskę wierności. Taka postawa dostrzeganie wagi każdej godziny i każdego dnia naszego życia to postawa czuwania, powiedział metropolita. Przypomniał słowa świętego Jana Pawła II: "Czuwam" to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu najmie Polska. Stwierdził, że z tego wynika modlitwa zanoszona do Boga za tych, którzy na mocy demokratycznych wyborów wzięli na siebie odpowiedzialność za Polskę. Autentyczna miłość do Polski to miłość, która wymaga wysiłków, która kosztuje, za którą kryje się niekiedy konieczność rezygnacji z własnych, partykularnych interesów, bo przecież chodzi o Polskę, by została wierna swojej chrześcijańskiej tradycji, chrześcijańskiej spuściźnie. Metropolita wskazał na konieczność modlitwy za sędziów, którzy w rocznicę inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II będą wypowiadali się o konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej, by byli ludźmi prawego sumienia i na wzór św. Stanisława potrafili upomnieć się o człowieka i jego godność. Metropolita skierował do zebranych prośbę, by sprawy ojczyzny i Kościoła były zanoszone często do Boga. Polska potrzebuje zawsze wielkiej modlitwy, ale kto wie, czy w tych miesiącach i latach ta modlitwa nie jest jeszcze bardziej potrzebna niż w przeszłości, powiedział. Śmigłowców i artylerii użyły podczas wspólnych manewrów w okolicach Brześcia wojska białoruskie i rosyjskie. Ćwiczenia potrwają jeszcze do najbliższego piątku. Według agencji Interfax zachód żołnierze ćwiczyli blokadę miejscowości, pogoń za grupą terrorystów, którzy wyrwali się z okrążenia, likwidację nielegalnych formacji zbrojnych z etapem strzelania bojowego oraz atakami przy pomocy lotnictwa wojskowego i artylerii. Przed tygodniem rosyjski resort obrony poinformował o udziale w manewrach Słowiańskie Braterstwo. Około 300 żołnierzy oraz 70 jednostek sprzętu należącego do 76. Dywizji Wojsk Powierzchno-Desantowych, na stałe stacjonującej w Pskowie. Z kolei Armię Białoruską reprezentuje w trakcie zgrupowania 38. Brygada Desantowo-Szturmowa Sił Operacji Specjalnych. Ogółem w manewrach praktycznych weźmie udział do. 1,5 tysiąca żołnierzy, ponad 150 jednostek sprzętu lotniczego, bojowego i specjalnego. Po zakończeniu ćwiczenia, rosyjscy żołnierze wrócą do ojczyzny, zapowiadało Ministerstwo Obrony Białorusi. Manewry zakończą się 25 września. Planowany jest jednak także ich drugi etap, lecz data nie została dotychczas ogłoszona. Manewry Słowiańskie Braterstwo odbywają się co roku, od 2015 roku, po kolei na terytorium jednego z trzech państw Białorusi. Rosji i Serbii w ubiegłym roku gospodarzem była Serbia. W tym roku kraj ten wycofał się z udziału w ćwiczeniach tuż przed jego przed, przed ich rozpoczęciem czytamy na portalu RMF. Irlandzki redemptorysta ojciec Tony Flannery odrzucił katolicką naukę w zakresie moralności seksualnej, kapłaństwa i rozumienia natury człowieka. Nie zgodził się na podpisanie noty doktrynalnej zaproponowanej przez Kongregację Doktryny Wiary. Ojciec Tony Flannery jest współzałożycielem Irlandzkiego Stowarzyszenia Katolickich Księży. W roku 2012 Watykan zakazał mu wykonywania posługi, bowiem duchowny publicznie wzywał do udzielania święceń kapłańskich kobietom, a także do zaakceptowania relacji i praktyk homoseksualnych. W lutym Ubiegłego roku przełożony generalny redemptorystów ojciec Michael Brell zwrócił się do kongregacji Doktryny Wiary z prośbą o przywrócenie Irlandczykowi możliwości wykonywania posługi kapłańskiej. Miało to być skutkiem wymiany korespondencji pomiędzy Ojcem Flanerem a władzami zgromadzenia. Watykańska kongregacja stwierdziła, że prośba ta może zostać pozytywnie rozpatrzona, o ile oczywiście redemptorysta oficjalnie zadeklaruje, że uznaje i wyznaje naukę Kościoła. Otrzymał pisemną deklarację, od której podpisania zależeć miały dalsze jego. Losy. Deklaracja ta dotyczyła jego stanowiska w zakresie homoseksualizmu związków cywilnych osób tej samej płci i dopuszczania kobiet do święceń kapłańskich. Jak podkreślała kongregacja, biorąc pod uwagę fakt, iż ojciec Flannery wielokrotnie podkreślał, że nie jest teologiem, po, ewentu po ewentualnym przywróceniu do posługi powinien powstrzymywać się od publicznego poruszania kwestii, które poprzednio były przyczyną jego zawieszenia. Odpowiedź zakonnika była jasna. W moim przekonaniu, ten dokument, tak jeśli chodzi o ton, jak i o treść, byłby bardziej na miejscu w wieku XIX. Nigdy nie mógłbym podpisać takich propozycji, stwierdził, jak dodał, od wielu lat wspiera i podkreśla konieczność zapewnienia kobietom pełnej równości, w tym i w zakresie święceń kapłańskich. To samo dotyczyć ma innych kwestii. Ojciec Flanery podkreślił, że sam głosował za prawnym wprowadzeniem związków osób tej samej płci. Duchowny podsumował całą sytuację, stwierdzając, że dla niego to koniec w zakresie posługi kapłańskiej. Nie chciałbym mieć więcej do czynienia z organem, który sporządził taki dokument. Życie jest zbyt krótkie. Zwłaszcza kiedy ma się 73 lata, stwierdził, w październiku w Irlandii ukaże się najnowsza książka Flanerego poświęcona oczywiście modernizowaniu doktryny Kościoła katolickiego. Tony Flanery urodził się w roku. 47, w roku 64, mając 17 lat, wstąpił do redemptorystów, a święcenia kapłańskie otrzymał po 10 latach formacji. Jest publicystą i autorem książek. Przez długi czas publikował na łamach czasopisma wydawanego przez irlandzkich redemptorystów. Mimo suspensy wciąż działa w Stowarzyszeniu Katolickich Księży, należąc do kierownictwa tej organizacji. historię swojej suspensy i relacji z władzami kościelnymi opisywał w książce zatytułowanej Kwestia sumienia. Kara kościelna została na niego nałożona w roku 2012, a już rok później złamał nałożone na niego ograniczenia, których częścią był zakaz publicznego prezentowania stanowiska sprzecznego z nauczaniem Kościoła. Paradoksalnie doniesienia dotyczące ojca Flanerego dodają też i otuchy. Potwierdzają, że Watykan w przypadku osób otwarcie występujących przeciwko katolickiej wierze i moralności stawia pewne wymagania, których spełnienie jest warunkiem normalizacji. Osobną kwestią pozostaje jednak to, na ile watykańska kongregacja będzie skłonna do orzekania takich sankcji w podobnych sytuacjach. Budowa bloków mieszkalnych bezpośrednio sąsiadujących ze starą częścią cmentarza Rakowickiego wzbudzała w Krakowie liczne kontrowersje. Pytano, kto pozwolił stawiać budynek w tak bliskiej odległości od nekropolii i jak w sąsiedztwie miejsca grzebania zmarłych będą funkcjonować przyszli mieszkańcy bloku. Lokatorzy o dziwo się znaleźli, teraz przeszkadzają im nabożeństwa odprawiane na cmentarzu. Ich zdaniem jest zbyt głośno. Sprawę opisuje dziennik polski24.pl. Okazuje się, że zarząd cmentarzy komunalnych wystąpił do. Kapelana Cmentarza Rakowickiego z wnioskiem o ściszenie urządzeń nagłaśniających używanych podczas nabożeństw na cmentarzu. Jak się okazało, chcą tego mieszkańcy pobliskich bloków wybudowanych niemalże w granicy nekropolii. Teraz uważają, że natężenie dźwięku przekracza akceptowalne normy hałasu w porze dziennej. Kaplica cmentarna jest niewielkich rozmiarów, więc by wierni mogli uczestniczyć we mszach świętych czy nabożeństwach. Nagłośnienie jest niezbędne sprawa zbulwersowała nie tylko wiernych, ale i kapelana cmentarza. Rakowickiego Księdza Stanisława basiste. To jest dla nas urągające. Pierwsze, pierwszą mszę mamy o dziewiątej. Dzwony biją powszechnie dwie minuty przed nią. Niech nas nie nękają takimi pismami i nie piszą, że hałasujemy. Wierni przychodzący od strony bramy i tam stojący chcą uczestniczyć we mszy i ją słyszeć, powiedział kapłan dziennikowi polskiemu. Lokalizacja cmentarza Rakowickie, Rakowickiego, jak i jego rola nie jest dla nikogo tajemnicą, stąd też wiele kontrowersji wzbudziła budowa bloku mieszkalnego tuż obok muru. Cmentarza. Zresztą w czasie budowy maszyny wielokrotnie zakłócały nabożeństwa i nikt z, tego, z, tych, z tych powodów nie robił inwestorowi kłopotów. Wedle deklaracji kapelana, nagłośnienie cmentarne jest aktualnie modernizowane, a natężenie dźwięku jest monitorowane przez księży i ich odczucia dotyczące głośności są inne niż odczucia mieszkańców. Jak przypomina portal, cmentarz Rakowicki, na skutek realizacji fatalnego i porzuconego planu budowy projektu Nowego Miasta, wciąż obudowywany jest blokami z każdej strony. Sprawę ułatwia fakt, że, nie ma, że na części terenu wciąż nie ma planu zagospodarowania, dziś okolice ulicy Rakowickiej to jedna z droższych loka lokalizacji, jeżeli chodzi o nowe budownictwo. W hiszpańskich miastach Malaga i Vigo zaczęto już przystrajać ulice ozdobami bożonarodzeniowymi i handlować świątecznymi gadżetami. Powodem tego przyspieszenia jest zamiar ożywienia gospodarki nadwątlonej epidemią koronawirusa. Pomimo letnich upałów ulice Malagi i Vigo wyglądają jak w grudniu, wszędzie widać bożonarodzeniowe ozdoby. Władze Malagi uzasadniają ten dziwny wygląd miasta stymulowaniem popytu osłabionego epidemią. Abel Caballero, burmistrz Wigo wyjaśnił, że przybranie miasta w świąteczne ozdoby pomoże lokalnym przedsiębiorcom utrzymać firmy zadłużone z powodu epidemii COVID-19. Ozdoby mają też przyciągnąć turystów. Czy tworzenie bożonarodzeniowego nastroju latem się opłaci? To się dopiero okaże. Jak na razie nie spowodowało to jakiegoś szczególnego ożywienia handlu ani ruchu turystycznego. Może natomiast wpędzić kłopoty finansowe samorządy Malagi i Wigo, bo świąteczny wystrój ulic to koszt kilkuset tysięcy euro. W ubiegłym w roku władze Wigo wydały na ten cel aż 800 tysięcy euro. W tym roku ma być to podobna suma. Wprawdzie Wigo jest hiszpańskim miastem, które zawsze jako pierwsze startowało z tworzeniem komercyjnej magii świąt. Jednak w tym roku pobiło w tej dziedzinie swoje rekordy. Zapraszam wszystkich hiszpańskich burmistrzów oraz 47 milionów innych mieszkańców naszego kraju do odwiedzenia Wigo. Wierzę, że blask dekoracji w naszym mieście zostanie zauważony w całej Hiszpanii, a także w Nowym Jorku, Londynie, Rzymie oraz Paryżu. Mówi w swojej odezwie brzmiącej jak reklama burmistrz Caballero. Łącznie Ratusz Wigo zamierza zainstalować na terenie miasta 10 milionów lampek LED, 2700 świetlnych dekoracji w kształcie łuku oraz 465 świecących choinek. Niestety nie będzie najważniejszego Bożonarodzeniowego światła gwiazdy betlejemskiej, zwiastuje ona przyjście Chrystusa, o czym w Maladze i Wigo najwyraźniej zapomniano. To był raport PCH24. Jacek Ożuk, dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o możliwościach wsparcia naszego kanału.